Cześć, witam ponownie na naszym kanale Husator, z tej strony Arek. Pogoda jest coraz lepsza, więc możemy testować pojazdy. Dzisiaj będziemy testować Bartona B-Maxa, skuterka, którego mamy przerobionego na 150 oraz zrobiony map tuning, więc dzisiaj zobaczycie sobie, jak to jeździ i później będą kolejne cykle, czy kolejne odcinki z tego cyklu, ponieważ jest szansa, że może pokombinuję coś z wariatorem i zobaczymy, jakie to uzyskuje prędkości, jak się kręci, bo już na pewno wiecie, jak jeździ oryginalny B-Max, jest bardzo fajnym skuterem, ale kręci się do 8000, brakuje mu tej potem mocy, później prędkości, więc ja już się nie mogę doczekać, zaraz go przetestujemy i zobaczycie sobie, jak to śmiga, więc co, zapraszam do oglądania. Jestem już po pierwszych kilometrach. Powiem Wam szczerze, że B-Max na 150 z pełnym map tuningiem, bez korekty jeszcze na wariatorze, kręci się do 9500 obrotów na minutę. Prędkość miałem około 110 pod lekką górkę. No i tutaj naprawdę fajnie się nim jedzie. To co mówiłem, podczas jazdy to wszystko przekłada się na właściwości jezdne. Jest na pewno większe bezpieczeństwo, bo tym skuterkiem się jedzie tak, jakby to była co najmniej 250. Reakcja na gaz jest dynamiczna, ale brakuje mu na pewno troszeczkę może lżejszych bądź lepiej dobranych rolek oraz lepszy wariator. Ja się cieszę, że mogłem wyjechać na chwilkę na testy po zimie. Pogoda u nas jest świetna. To co, zakładam kask i postaram się jeszcze zrobić kilka kilometrów, żeby się najeździć. I tutaj mam nadzieję, że wiele osób się tym tematem zainteresuje, ale musi to być Euro 4, starsze modele 2019, 2020 z odpowiednim modułem. Jakie to moduły można modyfikować? Odsyłam do filmiku, którego znajdziecie w opisie, żebyście się poedukowali. Tutaj dostaliśmy cały pojazd kolegi z centralnej Polski. Serdecznie Cię pozdrawiam. Więc to, mam nadzieję, że zdecydujesz się na jeszcze modyfikację tego wariatora i wtedy sobie porównamy jeszcze, jak jeździ już po pełnej modyfikacji. To co, ja uciekam do firmy. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Co do wyceny, co do jakby podsumowania, zrobimy osobny filmik już w nowym roku, więc Wam życzę jeszcze raz szczęśliwego nowego roku. Pozdrawiamy z trasy na B-Maxie i mam nadzieję, że ten rok będzie lepszy niż rok 2022. Trzymajcie się, cześć!